ilekroć przemierzamy piękną według nas Opolszczyznę, gdy znajdziemy choć odrobinę wolnego czasu, to staramy się zajrzeć choć na chwilę do amfiteatru znajdującego się na Górze Świętej Anny. Ma on w sobie coś niezwykłego, magicznego i tajemniczego. Coś, co powoduje, że wracamy w to miejsce. I właśnie o tym tajemniczym miejscu będzie dzisiejszy odcinek. Jak wiecie, nie jesteśmy historykami, badaczami oraz osobami z nieograniczoną wiedzą. Dlatego tworząc ten odcinek opierać się będziemy na materiałach znalezionych w internecie. Jednym z nich będzie Historian Blog prowadzony przez historyka ze Strzelec Opolskich pana Mariusza Lipoka oraz materiały zawarte na portalu polska.org.pl. Stojąc na parkingu już z daleka rzuca się w oczy potężny pomnik czynu powstańczego dłuta Ksawerego Dunikowskiego, a tuż za nim znajduje się wspomniany amfiteatr o bogatej historii i jeszcze większej ilości tajemnic. Jak wiecie, jakiś czas temu zwiedziliśmy podziemia tego amfiteatru, przemierzając tajemnicze kanały na deskorolce. Cały czas, będąc na miejscu, gdzieś w głowie tuczy się nam pytanie, co jest pod tym pomnikiem i czy jest to właśnie to miejsce, w którym stało stare germańskie mauzoleum ze słynną Halą Zmarłych. Pewnego dnia otrzymaliśmy informację, że wejście pod pomnik jest możliwe. Sami rozumiecie, że nie mogliśmy zaprzepaścić takiej okazji. W latach 1934-1936 powstał na Górze Świętej Anny pierwszy na terenie Śląska amfiteatr określony jako Thingplatz. Amfiteatr łączył się w całość z położonym około 34 metry wyżej mauzoleum. W celu uniknięcia zalewania przez ulewne opady deszczu niecki amfiteatru, zaprojektowano także i wykonano sieć podziemnych tuneli, które zachowały się do dzisiaj. Główny tunel ma długość około 200 metrów. Dopełnieniem skalnego amfiteatru było ustawienie na jego szczycie ogromnej rotundy, mauzoleum, która powstała w latach 1937-1938. Annogórskie mauzoleum zostało wykute 3 metry w głąb skały, zwieńczono je kopułą o średnicy 10 metrów i wysokości 9 metrów od podłogi. Gdy znaleźliśmy się pod pomnikiem, mieliśmy wrażenie, że świat nagle stanął. Otóż nagle znaleźliśmy się w miejscu, do którego do tej pory nie było dostępu i miejsce to skrywa z jednej strony straszną, a z drugiej niezwykle tajemniczą historię. Nad naszymi głowami rozlegał się przytłumiony stukot damskich szpilek oraz głosy osób spacerujących jakieś 8 metrów ponad nami, zupełnie nieświadomych, jakie tajemnice kryje wnętrze tegoż pomnika. My tymczasem mogliśmy w spokoju rozejrzeć się po tych pomieszczeniach. Cztery potężne kolumny prowadzące od podłoża do stropu podtrzymują pomnik. Przez strop powoli przeciskają się korzenie roślin, pojawiają się strumyczki wody. Ciekawe jest to, że wszystkie kolumny zostały jakby ponacinane. Zauważyliśmy otwarte włazy do jakichś małych pomieszczeń, ale jeszcze większe wrażenie wywarły na nas w miarę świeże, wykopane dziury o regularnych kształtach w podłożu. Jak widać, amatorów tajemnic nie brakuje, a historia mauzoleum wciąż pobudza wyobraźnię badaczy. Czego tutaj szukają, czy znaleźli, a jeżeli znaleźli, to co to było?
Czy to miejsce, które odwiedzamy, to pozostałości po starym niemieckim mauzoleum i czy to jest ta słynna hala zmarłych? Opinii jest tyle, ilu badaczy. Jedni twierdzą, że jest to właśnie to miejsce, inni, że mauzoleum znajduje się około 30 metrów dalej. Tak czy inaczej, jest to zagadka, która w dalszym ciągu chyba czeka na rozwiązanie.